A we wszystkim w dzisiejszym odcinku będę ogrodnikiem. Będę dzisiaj sadził i spełnię jeden taki moją zapowiedź, którą dałem w tamtym roku, czyli sadzimy tuję i przygotowujemy się do sadzenia drzewek. Mamy tu cały samochód tuj. Sztuk 15! Rękawiczki oczywiście. Skromne jak zwykle. Do sadzenia trzeba mieć serce, a nie rękawiczki. No. Dobra, ja tu przygotowałem sytaczkę. Co Krzysiek powiesz o tuj? Zadacie pytanie. Tuja jest zielona. Tak to wygląda. Ja tu mam miarkę, żeby sobie pomierzyć. Nie ptaszka, kurde, tuję chciałem zmierzyć. Ej, zboczeńcy. No 110, no 110 tutaj w porywach. Zakupiłem to lokalnego przedsiębiorcy, który zajmuje się takimi drzewkami ozdobnymi. No, myślałem, że dostanę jakiś rabat, ale wiecie. Nie poznał cię. Nie, ja tak wiecie, to nie jestem taki, że ja youtuberem jestem, ty panie, daj mi pan zniżkę, pokażę na tym, nie. Słuchajcie, jak mi ktoś pozna, to mnie pozna. Nie pozna, to też jest. Myślałem, że troszkę ubiję, bo kupowałem drzewka, tu mam drzewka. Ile ja wyciąłem drzewek? Musimy to sprawdzić, bo ciemność umysłu mojego jest bardzo... No wyciągaj te badele. Stój, czekaj. Tutaj można policzyć. Chociaż dzisiaj drzewko owocowe nie będziemy sadzić, ale dzisiaj musimy ich zanurzyć w jakiejś tam ziemi. Co my tu mamy? Później będziemy patrzeć, bo chyba jeszcze troszeczkę dokupimy. O, tak. To jest tak, jak wyciąłem wtedy przy montażu fotowoltaiki, wyciąłem... Nie, tam wyciąłem tym drzewek. Sześć. Posadziłem, powiedziałem, że dwa razy tyle posadzę, tak? Tak. Dwa razy... Sześć? No nie przesadzajcie. Pięć. No chyba nie. Gruszka, śliwka, jabłoń. Trzy na pewno. Czereśnia. A ta śliwka to ona już 10 lat nie rodziła, ona się nie liczy. Cztery. No, czwarta czereśnia. To taka jedna duża, ta co tam tego taka obrośnia. Ona owoców nie miała, ona się nie liczy. Ona się nie liczy. To ile drzewka kupiłeś? Drzewka są dość tanie. Sześć, ale to jak to się mówi, początek. No to się zgadza. Sześć wyciąłem i sześć kupiłem. Dobra, jeszcze dokupić. Proszę nie chodzić tutaj. A wspomnę o tuje. Tujki są bardzo ładne. Są zielone i rosną wysoko. Moja wiedza jest bardzo nikła, ale no przejdziemy do dorodnych tuj. Około 10 lat temu zakupiliśmy tutaj tujki. Posadziliśmy po jednej stronie ogrodzenia. Chociaż niektórzy tak fajnie mówią. Jakieś powiedzenie, jak masz sąsiada to sobie posadź tuja, coś takie, ale to jest, powiem, że tak, że to nie jest prawda, no. Sąsiadów mam dobrych, no. Sąsiady mam dobry, jak ktoś tu się pojawi, zaraz telefon, ktoś przyszedł do ciebie. Także sąsiadów jest z tego. Sąsiedzi są w porządku, no. Ona ma już około 10 lat. Powiem, nieprzycinana. Z tych wszystkich, tu jak po jednej stronie, po drugiej stronie posadziliśmy. No w tym roku jest planowanie przyciąć. Czy mi się rozrosły? Nie wiem. Ja tu będę, jak się dorwę drawiny, bo jak już mówiłem, jeszcze zapowiedziałem, że zetnę orzecha. Nie wiem, poszukamy najkrótszą i do tej będziemy ścinać po prostu. Tak bym chciał zrobić. No. Jedna nam usechła. Jedna. Nie wiem czego, coś dotknęła jakiegoś podłoża. Usechła nam po 7 latach. To jest taka dostawiona, stamtąd przyniesiona. A tam dosadziliśmy, to mam taki kącik początkowy, ale dobra. Idziemy sadzić, bo ja to przegadam z wami. Ja na razie się biorę za robotę. Kurczę, jak to? Ty, to może samochodem bym przewiózł? Zakopiesz się jeszcze. Zakopiesz. Kurczę, u nas deszcz padł. Miałem jechać do lasu, powiem szczerze. Krzysiek, ty do tego lasu jeździsz. No wiecie, no tak... I drewno kupujesz. Bo tam muszę parę takich drągów ściąć. Dawaj mi tego habłezia. Tu jest to ponoć trująca. Oj, kurde, wiecie co? Proszę was. A ja jeszcze księdzem zostanę. Bo... Właśnie, możesz księdzem zostać? Oczywiście, że mogę. No dlaczego nie? Brakuje... Kazania bym prawił już. Duchownych brakuje trochę. No do kazań bym się nadał, tak stwierdziłem. Mój to jest tak względu, że już nie mam 20 lat, muszę się spoczyć. Właśnie zawiesiłem bramę, tutaj moją. To chcę wam powiedzieć. O mocowaniu dolnym. Zrobiłem to w ten sposób. Na dole jest cełowniczek, trójeczka. I tu zrobiłem jako prowadnicę rurkę. Możecie zobaczyć, jak to ładnie wyszło. No tutaj można popatrzeć. No tutaj zrobimy obróbeczkę, żeby tego drewna nie było widać. Oczywiście jakieś zamknięcie. O. Tutaj nie wstawiałem po prostu. Ona chodzi tak. Chciałem, żeby ona chodziła
Nie chodziło tak leciutko. Potrzebem. No ma troszkę ciaśniej chodzić. O. To będzie oczywiście nasmarowane. Jeszcze to pomaluję jeszcze raz. Chociaż jak będzie się zdzierać, jak będzie nasmarowane. I tutaj nie dawałem przez całość, tylko dawałem w jednym końcu i w drugim. Bo brama jest albo jest otwarta, albo jest zamknięta. No. I uważam, że... O, ziemia. Także jeszcze raz zamknę. I to trzeba po prostu nacelować, żeby trafić tutaj. O, bardzo ładnie chodzi. To co? Kiedy ruszasz z seryjną produkcją? Już miałem pierwsze telefony na zamówienie. Ja wiem, wiecie, to ja mam talent. No nie wiem, możecie nawet porównać, czy brama, dając w ten sposób profil, prawda? Czy jest gorzej wygląda takiej bramy, co dać w sposób prawidłowy. Nie no, pionowy, a tu poziom. Ja po prostu czasami oglądam pewne rzeczy, czy na Allegro, czy coś i kopiuję. Strzelam po prostu, no nie będę ukrywał. Inspirujesz się. No inspirujesz mnie, a to, słuchajcie, moi drodzy, zasieję tytoń, ta brama będzie, to będzie majstersztych po prostu. Tutaj będzie troszkę więcej czasu poświęcę, bo będę musiał razem z ramą robić. Razem z ramą i tutaj będę musiał na zewnątrz robić przy tym bramie. Już nie będę robił w bramie, tylko na zewnątrz. Muszę mieć troszkę pogody. I tutaj ta cała brama będzie naciągana w górę, a do tego będzie przymocowywana. Ale to pomalutko, muszę jeszcze parę rzeczy zrobić, pojechać do lasu. No robić hałasu. Nie, muszę tam chyba ze dwa drzewa ściąć. Muszę wyrobić asygnatę. A się cieszę, jest późno. A, ja mam zawsze czas. Ja trwale człowiek, trwale bezrobotny, ma zawsze czas. Ja pojadę po jeszcze jeden transport. A tutaj uprzątniesz mi tutaj ten. Właśnie tu chcę zakryć, bo tutaj te podmuchy ze wiatru takie intensywne. Także chciałbym tutaj ten róg, o, tu. I tu. Może będzie 15, mało. I się dokupi. Ja jeszcze zmierzę, ile ta tuja urośnie. Wiesz, jaka ona będzie obszerna. Zabijesz chłodzenie. Żadne chłodzenie, jejcie ludzie kochany. Przestańcie taki bzdety gadać o chłodzeniu. Chłodzenie i tak będzie. To ma wyglądać ładnie i robić prąd. Dobra, zabierz szlaf, ja przyniosę jeszcze łopatkę i dajemy tutaj. Co to? Orzech. Zdziabię to. Robal, k***wa! Szlaf pozabieraj tutaj tego. Ja nożyk wezmę, łopatkę. Miarkę mam. Czego one się przewracają? Wiesz, oni mają kurde tutaj opór wiatrowi stawiać. Tą dużą, koło domu co jest, opatrzyliśmy, ona ma 80 cm, taka tłusta. Ja myślę, że jak 40 od siatki dymniemy, to będzie dobrze, tak zaczniemy. 40, oni troszkę się tutaj... Oj, ten sznurek tak będzie potrzebny, a niepotrzebny. Pogoda. Już tak było wczoraj fajnie. Wiecie, na polu byłem. Sobie myślę, kurczę, już czas. Pasowałoby z nawozem wyjść, z nawozem, z wapnem tym moim, co mi zostało w zeszłym roku. No ale ja widzę to jeszcze. Dzisiaj deszcz, samego rana. Także trzeba będzie jeszcze na troszeczkę poczekać. Jak jest równo, słuchajcie, to jest równo. Nie ma co ukrywać. Nie, nam troszkę zajdzie tutaj to wyplanowanie wszystkiego. No także spotkamy się już po jakichś planach. Czy tutaj na rogu będą? Takie będą narożne tutaj? Można zrobić. Prawda? No. Tu taka by była 40 cm, taka tłuścisko. A ja będę ścinał, ja będę chciał, żeby one nie wychodziły wyżej jak tutaj. O, w ten sposób. I tutaj to zasłoni. Będzie taka zasłona. A tutaj będzie wędzarnia, tak. Ja będę głaskać, żeby lepiej rosło. Tu będzie właśnie ta wędzarnia, czy... Kurde, właśnie wędzarnia powinna być zawsze albo w tę stronę ustawić ją. No ale tutaj będę za to tuja chodził, podkładał. Pasowałoby w tę stronę zrobić. No ale to moje muzeum będę musiał przystawić. No a patrzcie, to tu już czeka. Spodobało ci się wędzenie, co? Spodobało mi się. W tym roku pokażę, jaka jest różnica między kupczą szynką a prawdziwą. Bo ostatnio nie jest prawdziwa? Ostatnio kupiłem, to się zdziwiłem. Dobra, ja tak liczę co 70, tak jak w domu. No dobra, jak... mierzymy, zaraz wracamy. Stąd zaczniemy, o tutaj zyryski są. 1, 2, 3, 4, 5, 6, narożna.
On tylko umie się dotrwać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Jeszcze jedno mogę ci wsadzić. Może w środku. 14. Nie, nie, tam będzie zasłana. Tutaj, bo jeszcze jedno. Tu 15. O. Popatrz się małe. Nie turkę robię. Gub spojrzenie wilka. Nie wiem, czasu się patrzeć. Byczany lecą. Byczany kolby latają. To się tu tak ten wymiar ucieka. Będziesz tego strzelał. A to mnie jest dokładność. Nie jest dokładność, a nie jakiś tam... Apteka. Jak robię, to robię. No. Łopatka. Idę po co? Idź po białą baterię. Po bakterię. Białą? No. Tak. Patyczek. Trzeba sobie radzić po prostu, no wiecie, no żeby zrobić równo. Trzeba zrobić równo, to trzeba umieć zrobić równo. Masz jeszcze jeden szpadel? Tam celnij sobie. No, zaraz przyjdę. Jak to się robi? No tutaj się tam, o, tak o troszkę zgniata, żeby ten korzeń jakoś wylazł. O. Ładno korzeń? No ja wiem, nie zaglądam. O, ja bym pokażę. Tak po dziobie, że jeszcze wykopię dołek i tam jeszcze dziobie. Tak, żeby spulchnić tam ziemię. Oczywiście staramy się, żeby ona, ale ona się sama wyprostuje. Ona tutaj nie będzie żadnych miała, ona będzie między trawą rosła. Po prostu tu wszędzie będziemy kosić. Także nie robimy tutaj żadnych tych. Czego nie robimy? Dokąd? Nie robimy takich poletek, no nie wiem, żeby tę trawę wyczyścić czy coś, ona będzie. To będzie koszone, będzie po prostu kosiarką. W ten sposób chciałem powiedzieć. Bo często zaczynasz, a nie kończysz. Tak? I później ja wycinam fragment i wszyscy myślą, że cię cenzuruję, a to jest nieprawda. No bo może ja, wiecie, ja tu kopię i myślę już co jutro będę robił. To jest takie coś jest, bo każdy dzień taka, to inna robota. To inny film. Inny film, tak. No to można było nawet tym wiertłem. O, co za szeroko i tak by było. Ile to wiertło ma? 25 czy nie? Nie no, mam 3 wiertła już teraz. O, profesjonalista. Mógłbyś zawodowo sadzić tujki. I robić bramy. I robić bramy. O, tak tutaj zruszam to podłoże. Tak troszkę wybiorę. No, tak na doniczkę. O, tę resztę. O, na przykład to już następna. Nie ma co tam wybierać. Wszystkie prawie jednakowe, co zdusić i wyciągnąć. Że starą ziemię można dać na spód. To jest ziemia. O kurde, to jakieś na dobrej ziemi. Tu na tym. Nie chciał rosnąć. Nie będę chciał rosnąć, ale powiem tak, że tutaj jest naprawdę dobra ziemia, bo tutaj ziemia spływa z pól. Spływa z pól. Ona jest tak typowo podnawozowana. Oczywiście patrzymy, czy jest równo. Tam później jakieś tam. Masz poziomnicę? Nie no. Ona się sama później wyprostuje. No i następna. Ja już mam tak poznaczone. No, także wiem, gdzie jest środek. Tylko najgorzej, nie chciałbym trafić na kabel. Na pniaka. Co pniak? Tak jakby tu gdzieś był. To był. No. To było jabłoń. U, słyszysz to? Ty strzelają. Uj, słyszycie to? Dobra, sadzimy. Sadzimy. Wziąłem drugi szpadel, żeby ci pomóc nawet. Dawaj, patrz, już się posadził. No dobra, jeszcze tutaj odcyknę, jak ty to robisz. Nic nie sypiemy, żadnego nawozu. Ona ma sobie poradzić. A ty się boisz, że psy będą chodziły tu i szczały? To nie ma psów. No jak nie ma psów? Co psy? Obszą i potujce. Ja myślę, że nie ma psów. Wszystkie psy już zjedzone. Widzimy się za chwilę. Dobrze, dookoła trzeba po prostu ubić. Żeby nie było jakiejś takiej przestrzeni. Między to doniczko. Doniczko. Między to ukształtowaniem tej doniczki. O, gruz. Je szybko rosną. Mówię, po 10 latach już jest. Ja powiem szczerze, że już jest. One są już brzydkie. Nie wiem, tak do 10 lat. Znaczy brzydkie, może nie brzydkie, tylko po prostu już są przerośnięte już. Ja ci. O, ty masz tę upadkę. Co mam taka odwrócona w drugą? Taka kurczę losu. Taka zgięta. To ja pójdę po grabki ci. No to przynieś po grabki, bo... To ty sadź sobie. A ty już posadził wszystko, kurde. No co? Ach, dużo osób będzie mówić, po co to, na co? Trójki trujące są. Trójki trujące i zasłaniają
Teraz nic nie będzie zasłanie. Zrobimy tak, żeby to nic nie zasłaniało. To zawsze można wyciąć. Zawsze. Ale ja się obawiam, że to psy narobią swoje. Może być, no nie powiem, że nie. No. To tam rzadko się pojawiają psy. No, no to wilki, ślady są. Może trzeba było po tamtej stronie siatce to zrobić. Wewnątrz? No. Wyciągnę. Nie, za blisko by. No już to za blisko, bo nie powiem. Czy jelenie tutaj zjadają? O, to będziesz eksperymentował. Właśnie, zobacz. Bo jelenie tu przyjdą, przychodzą sarny. Będziemy na kamerze obserwować. No bo taka dzika zwierzyna, nie powiem, podchodzi. Pasie się na przykład na... tutaj na życie. To gdzie nie gdzie, trzeba wyrównać, żeby było. To jeszcze będzie równane, bo nie powiem, czy będzie tak troszkę ten teren wyrównać, żeby tu było po prostu kosiarką. Tutaj jakąś trawkę wysypać. Tam jakieś dołki, niedołki, to się jeszcze się porówna. W razie czego to się weźmie troszkę ziemi, tak się pod tego. No i tak to wygląda. No, faktycznie zobaczymy coś z dziką zwierzyną. Jak tutaj będzie? Czy by to podjadały? 15 tujek, czas operacyjny pół godziny. No. Niech rosną, ale no. Zobaczymy. Równiutko. No. Jest dobrze. A wędzarni? A wędzarni, moi drodzy. Ustawimy po tamtej stronie. Tak. Zabiorę. No. Tutaj wieje. Tutaj wieje, a wędzarnia powinna być takim... Tak zrobimy troszeczkę tak jakby za tunelem. Kurczę, może przejdziemy tam. Także wędzarnię może zrobimy tutaj. Zrobimy taki kosz na drewno z jakimś daszkiem. Drewno już masz, widzę. No, no wszystko na drewno, słuchajcie. To owocowe. Wszystko owocowe, tak, wszystko na wędzenie. Przydługo Wielkanoc. No bym chciał właśnie tę wędzarnię na tę Wielkanoc zrobić. To robisz porównanie? Market versus swojska sinka? Oczywiście. Ostatnio to zjadłem z marketu. Nie wiedziałem co jem. Ładne tylko wyglądało, pomalowane, ale... Przekroimy i no, już spróbować nie spróbujecie, ale... Będziecie widzieć różnicę, bo może jeszcze są osoby, które nie jadały nigdy prawdziwego mięska z prawdziwej świni, a świnia to u nas już rarytas niedługo. Będziemy oglądać w muzeum, jak świnki się pasą. W zoo. Lub w zoo. Sprostowanie. Sprostowanie, nagrywamy sprostowanie. Te tuje kosztowały 23 zł. 10 lat temu kupowaliśmy takie tujki za 30 cm, kosztowały 12 zł. A dzisiaj takie otujki kosztują 9 zł. Czyli staniały. 3 zł taniej. 3 zł taniej. A te 23 zł. A te 23 zł. Bo tak powiedziałeś. Bo może sobie zabulgotałem, bo wiecie, jak ja mówiłem już. Ja już coś robię, a już myślę, co będę jutro robił. No. Ale może i dobrze powiedziałem, tylko pan redaktor nie zrozumiał. No. To ja się przekonałem. Jak no, ten fragment zobacz, widzicie, no. To znaczy, że coś p***liłeś. No. Szybkość, szybkość, patrz, deszcz będzie zaraz padał. Sam nas ich podleje. No, w razie czego, jak tu będą dzikusy łazić, to jeszcze siatkę tu rozciągnę taka. Podwójna siatka. Taki, ktoś będzie chciał się tu wejść, tu się poślizgnie, tam gotuje. Ja wejdzie przez... Stój go, tam robaki zjedzą, kurde. Taki ogrodniczy odcinek. I trzymajcie się do następnego.